Tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nasz nowy film. Numer 79. Bartosz tam siedzi, składa filmy, a ja właśnie chilluję i odpoczywam. Także tak spędzamy dzień właśnie w klimie, bo nie da się wytrzymać na dworzu. No i zaraz zabieramy się za obiadek, także chwilunia odpoczynku i jedzonko. No, pochillowamy. Chyba ten najgorsze słońce przecierpieliśmy w pomieszczeniu klimatyzowanym, ale spokojnie. Ciężarówki chodzą, studzą się, tak bym powiedział. Krople na pyzie, bo przed chwilą padało, wiecie? Także chyba lepsza pogoda się zrobiła. A Anna, wychodząc z pomieszczenia, powiedziała: teraz możesz zacząć gotować. Bo ja już jestem głodna. Już czas. I teraz tak, dzisiaj na obiad schabowy. Męski schabowy, tylko duży schabowy w powiększeniu, to pierwsza rzecz. Druga, jak wspominaliśmy z mojej strony ojcowiznę, że boczek i jakieś śniadanko, to teraz z Ani strony ojcowizna. Ani tata schab moczy w mleku w lodówce, zanim go usmaży. No to dzisiaj też go tam zamoczyliśmy. W lodóweczce schabik się znajduje, w mleczku z cebulką, kilka godzin już sobie tam jest. No i pora go usmażyć. Ania mówi ogólnie: weź dopiero zacznij robić obiad, kiedy temperatura odpuści. Słuchajcie, jest za 15:08, 19:45, a my zabieramy się za obiad. This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Jest i Anna, nalewająca wodę do pojemniczka na lód, żeby zamrozić kulki.
No i jest gigantyczny, schabowy, z ziemniaczkami i fasolką. Także 1 giga schaboszczak dla Anny, 1 giga schaboszczak dla mnie. Więc pozdrawiamy tatusiów, bo dzisiejsze gotowanie było dzięki im, ich przepisom. Smacznego! Dzień dobry. Witamy po weekendzie. Po 24-godzinnej pauzie. Ruszamy. Ok, miejsce. Rozpoczęcie Hiszpania, Katalonia. Weekend minął nam spokojnie. Fajnie. Trochę sobie... Momencik. O! Trochę sobie wypoczęliśmy, trochę sobie porobiliśmy rzeczy. Pojedliśmy. No i tak jak nam się weekend minął spokojnie, tak dzień pracy rozpoczął nam się z przytupem. Bo najpierw teraz rzucamy wodę z dachu, bo popadało trochę przecież i na dachu byzy jest pełno wody. O, teraz przy hamowaniu, o, trochę tutaj na grudziową, trochę ochlapiemy pyziochę. Trochę się tej wody nazbierało. No i teraz tak, dzień rozpoczął się aktywnie, ponieważ no, człowiek wstał, poszedł się wykąpać wszystko i mówię, kurczę, takie ładne słoneczko. Ja jakiś tam sobie z operatorskiego punktu widzenia, bo nawet nie wiecie, ale większość ujęć, oczywiście tych mówionych tutaj face to face z kamerą, no to wiecie, kto jest przed kamerą, ale takich ujęć wszystko z boku, gdzieś tam przy załadunkach, rozładunkach czy czymśkolwiek, to najczęściej Anna właśnie jestem tym operatorem. Tu taki cień widzicie na mnie, taki to Anna teraz właśnie make-upik po kąpieli robi. No i mówię, kurczę, żeby trochę tutaj ujęć sobie zrobić jeszcze, to puszczę drona. No najważniejszą rzeczą tego wszystkiego, no nie ma z dwojga złego, co by na dobre nie wyszło. Mam super szyszkę, nie? I nie, to nie przyniósł mi dron tej szyszki, tylko wzniosłem się, no i nad koroną drzew jedno drzewo okazało się trochę wyżej wystające i dron spadł. Całe szczęście, że spadł niedaleko, więc daleko nie musiałem biec jego. Całe szczęście, że działa, więc wszystko jest dobrze. Ale jogging po, no, trzeba było przez autostradę przebiec. Nie, muszę się przyznać, no bo ktoś powie, no, nie przeskoczyłem, susa nie zrobiłem, nie? Nie było to odpowiedzialne, jak najbardziej. Mea culpa. Ale to chyba nie róbmy draki. Kiedy nic nie przejeżdżało, no to zawsze tylko była mysz, teraz albo nigdy i siup na drugą stronę i spadł na pas zieleni, także o tyle dobrze, a zdobyczna właśnie w tym wszystkim jest szyszka. Więc tak rozpoczął się nasz tydzień pracy, znaczy się mój tydzień pracy, ani pod stresem, a mój od joggingu i też stresu, czy dron jest cały, czy dron jest rozklekotany. No, a teraz stoimy w kolejce, moi drodzy, stoimy w kolejce, bo na wyjeździe z parkingu trafiają się kierowcy, którzy trochę się zawsze tutaj motają, nie? Albo podjedzie pod szlaba, nie? Wtedy czekasz, mu się otworzy, wtedy dzwoni, wtedy pani mu mówi, albo pan, że trzeba iść zapłacić przy kasie. I tak w kółko Macieju, gdzie jakoś mogłoby to szybciej iść, ale dobra, nie będziemy narzekać. Chyba tyle. Póki co na razie ruszamy. My oczekujemy w tej chwili na to, żebyśmy mogli stąd wyjechać. Bardzo, bardzo, bardzo dużo polskich blach na tym parkingu.
No i... O, jeszcze kolega jeden stoi sobie, takim żółtym dafikiem z beczką. Chyba ma tam jakiś gaz albo coś w tej beczce. I kapcia miał bidulek. Mówi, że będzie rano serwis wzywał. Więc jeszcze trochę na pewno przyjadą do niego i tego kapcioszka mu zrobią. Dobra, nie przynudzamy. Ania, make-upik, Bartosz, oczekiwanie na to, żeby ta ciężarówka przed nami się posunęła i pojechała dalej. No i chyba tylko tyle, nie? Jedziemy rozładować ten ładunek i zaraz będziemy wiedzieć, co dalej. No i na rozładunku już wszystko wiemy. Mamy się wycofać, pojechać do przodu i wcofać się w taką przerąbaną bramę. Znaczy się przerąbaną, bo są takie uskoki, więc trzeba się podnieść i tu będzie musiała Junia patrzeć, czy byśmy gdzieś tam nie przyorali, ale damy radę. Plomba już ściągnięta, bo pan chciał zobaczyć, co my tutaj ciekawego mamy. No i okazało się, że tak, to dla niego, więc chyba to się liczy najbardziej, nie? Idę do Pysusi, cofam, wjeżdżam i rozpakowujemy ten prezencik. Trzeba powiedzieć, że porannego joggingu ciąg dalszy. Ale dla kogo? Dla Bartosza, bo dla mnie może trochę mniej. Musieliśmy wjechać w mega ciasną bramę. Tak jak widzicie, są tu dwa duże drzewa, no i my musieliśmy w nie wjechać. Jak już wjechaliśmy w tą bramę ciasną, to okazało się, że rozładunek jest od tyłu. A jak mamy rozładować od tyłu? No wiadomo, że jest ciężko, no bo jesteśmy załadowani po same drzwi. Cała pyza jest załadowana. No i jedyny ratunek to rozładunek paleciakiem. A kto będzie rozładowywał paleciakiem? No Bartosz. Także on ma więcej joggingu. Poranny jogging już na całego. Ja idę zwijać linkę z jednej i z drugiej strony, a on będzie rozpoczynał właśnie, no co, paleciakowanie. Lecimy. No i złamałam paznokcia, nie? Może to tego teraz nie widać, ale jest nadłamany. I kurde, długie paznokcie nigdy nie idą z tą pracą w parze. Ale tak zapuszczam na nasze wakacje. No i tak, kurde, zawsze wychodzi to samo, nie? Ale jakoś może to jeszcze odratuje. A dzisiaj rano naprawdę najedliśmy się stresu z tym dronem. Ale nie wiem, może latacie dronem ktoś z was? Kurde, udało wam się już go zgubić? No wiadomo, że nie zostawimy go przecież w krzakach. Bartosz musiał po niego pobiec. Ja to nie biegłam z nim, bo ja to jestem po jej dudek. Ja bym tam więcej panikowała niż to warte. Ja i tak panikowałam tu w aucie.
za nim, także kurde, dobrze, że może i dobrze, że pobiegł sam, bo ja bym tylko utrudniała chyba sprawę, no ale tak, no kurde, kto nic nie robi, temu nic się nie przydarza, nie? Tak samo i z jazdą, i z tym dronem, no ale mamy go, wszystko skończyło się dobrze, no i co? Będziemy latać dalej, tak to jest, tak to jest. Bartosz przyszedł i mówi, dostaliśmy czekoladki, także dostaliśmy coś dobrego na tym rozładunku. My nie wiemy, co dalej będziemy robić na razie, dlatego albo przestaniemy tu gdzieś koło firmy, na przemysłówce, albo znajdziemy jakiś parking w pobliżu i wtedy się odezwiemy, bo będziemy wiedzieć na pewno, co dalej i gdzie jedziemy. Jesteśmy po rozładunku i tak, dwie najważniejsze sprawy. Kawa jest zrobiona. Tak naprawdę chyba do tego ciasteczka, które dostaliśmy od pana magazyniera. To chyba jest była jakaś hurtownia spożywcza też, bo my od pierwszej strony jak zajechaliśmy, to tam podjeżdżały takie małe busiki i normalnie zakupy robili, także to jakaś hurtownia spożywcza musiała być. No i teraz tak, kawa do ciastka zrobiona, a druga sprawa najważniejsza jest taka, że dostaliśmy załadunek, więc nie próżnujemy, nie leżymy, nie odpoczywamy. Patrzę się teraz właśnie na Ani kubek, bo kawa jest zrobiona i tak się zakręciło, ale po rancie poleciało i się nie wylało. Teraz ma szansę się wylać, bo będę hamował, żeby ciężarówkę wpuścić. No i teraz tak, dalej o transporcie. Mamy pracę, jedziemy do miejscowości Huesca. To jest w Hiszpanii. To jest gdzieś pomiędzy w takim trójkącie Saragossa, Lleida i Pamplona, tam gdzieś po środku. Mamy tam 295 km, więc no spokojnie sobie dojadę. Z rzeczy upierdliwych dzisiaj, no to no tak, no ten następny rozładunek był tyłem paleciakiem. O tyle dobrze, że paleciak był elektryczny, więc człowiek się jednak nie namachał, ale kurde, ja nie wiem, kiedyś widziałem hiszpańskiego kierowcę, który chłodnią przyjechał i przepinał zestawy i miał białą koszulę, normalnie miał koszulę i podczas tej przepinki nawet się nie upierdzielił, a ja założyłem sobie białą koszulkę i oczywiście tylko rozładunek, już się gdzieś uklikrałem, także to są koszulki, dla mnie biała koszulka przy rozładunku to jest koszulka jednorazowa, jednorazówka. Okej, okay. Lecimy sobie do tej Huesci. Właśnie przed chwilą zostałem zapytany o temperaturę, jaką mamy tutaj w Hiszpanii, bo kontaktował się z nami Domek i powiedziałem, że mamy godzinę 11.02 i mamy 31 stopni. Także patelnia się zaczyna, ale uciekamy z tej patelni, bo ładujemy się w tej Huesce i będziemy jechać do Holandii. Także przez całą Francję, Belgię i do Holandii. Tyle. Nagadałem się, nasłuchaliście się mnie. Więc teraz podróżujcie z nami, a my pijemy kawę. Okej, okay, nasi drodzy, jesteśmy. Tu tak jak stoi ta ciężarówka z tyłu, tak będziemy się ładować, a z tamtych wrot będzie wyjeżdżała ciężarówka.
O, chyba chce pan tutaj autobusem wyjechać. W ogóle bardzo dziwna dzielnica Hiszpanii, taka specyficzna. Śmierdzi to jakąś rybą. Bo to jest taki zakład przetwórstwa mięsnego, więc to może jakieś mięso. Nie wiem co. Ogólnie tu wszędzie... Zobaczcie, jak wygląda samochód, nie? Świeżo myty. I tu jest następny, który też tak wygląda. A zaraz wam powiem, co jest tego. Ciach. Co jest tego sprawcą? Będzie widać? Będzie chyba widać. Patrzcie, tam jest maszt, a na tym maszcie buciany, płyciany, ptaki, wszystkie inne i wszystkie inne stworzenia, więc dlatego tak to wygląda. Poczekajcie, wezmę sobie tylko dokumenty. Tam. Najgorsze jest to, że tutaj w tym miejscu jest po prostu welęgarnia much. Much, much, much i jeszcze raz much. Zaraz zobaczymy, co tu się jeszcze będzie działo. Kto tutaj chciał przyjechać? Chyba ten autobus. Tak, ten tym autobusem chce tu przejechać. Patrzcie, tam się pcha. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba pomożemy trochę chłopu. Niech sobie tutaj na spokojnie przejdzie, nie? Dobra, pomogę. A, ten autobus chciał wjechać tutaj na wulkanizację, więc prosto chciał przejechać. Okej, idę zobaczyć, jak tam wygląda sprawa tego załadunku. Pyzozaurem zostaje, z pyzozaurem zostaje Ania. I coś mi się wydaje, bo tutaj gościu załadował taką dużą skrzynię, dużą paletę, jedną. Tu jest taka skrzynia jeszcze i nie wiem, czy to czasami nie jest dla nas do załadowania, ale zobaczymy. Nie, słuchajcie, nie. Jak coś jecie, to odłóżcie. Nie chcę was obrzydzać, także uwaga, niefajny element filmu. Pierwszy raz wyszłam z miejsca załadunku. Kurde, jest tak obrzydliwie, że nie chcę wam mówić. Nie wiem, czy widzicie wokół mnie, jaka chmara much lata. A tam na podłodze to już w ogóle jest taki odór, taki smród tam, że sorry, ale ja mam cofki. Ja nie mogę tam w ogóle wchodzić. Jesteśmy w jakimś miejscu, z którego mamy wywieźć jakąś maszynę. Także spodziewaliśmy się normalnego miejsca, powiedzmy. A jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest jakieś przetwórstwo rybne czy coś. Ogólnie oporządzają jakieś ryby, ale to nie jest zapach ryby, to jest zapach już starej ryby. Także zbiorowisko much i smród, jeden wielki smród. Straszne. No nie wiem, my musimy czekać na załadunek tu długo, także trochę w tych muchach pobędziemy. Trzymajcie kciuki, żeby nie skończyło się to gorzej. Prawdopodobnie jutro o godzinie aż 15, jak nie 18, ponieważ ten ogromny wózek, który tam widłowy stał, nie mógł wjechać na tą halę, żeby tą maszynę stamtąd wytargać i postawić ją na paletę i mają z tym ogromny problem. Do tego, co wam Ania powiedziała od razu,
no trochę trzeba sprostować ich tam, bo pokazał się tam jakiś szef, chyba szef wszystkich szefów, Krzysiu Jerzyna ze Szczecina, tak byśmy powiedzieli, z uśmiechem, i kazał sprzątnąć ten hol. Także, tak jak widzieliście, było też posprzątane. Tam jakimś detergentem, i to takim dosyć mocnym, zostało to zlane, później całe zmyte kerszerami, wszystko, ale... Ja nie wiem, niech ktoś napisze, czy oglądał taki horror Wzgórza Mają Oczy, no to powiem wam, że chyba wieczorem, jakbym tam się pokazał, to wszystko tam by... ten zapach plus te muchy, to wszystko to... to Wzgórza Mają Oczy, to po prostu jest pikuś. A odjechaliśmy stamtąd, bo mieliśmy takie polecenie, no bo tak jak Bartosz mówi, niby załadunek ma być jutro, więc zobaczymy. Ale spedycja oczywiście kontaktuje się z klientem, co tutaj rozwiązać, jak tutaj rozwiązać. My czekamy na informacje, no i co, no odjechaliśmy, bo my staliśmy tak naprawdę tam na ulicy. No i jesteśmy jeszcze w niewiadomej, więc... Będziemy was informować na pewno oczywiście na bieżąco, co, jak, gdzie, kiedy. A teraz może jakiś Lidl. Jakieś może zakupki tu, jakiś na miejscu, także... Chodźcie z nami. Dobra, świeże powietrze. W końcu, ale dalej czujemy ten smród. My tu ptamy, bo znaleźliśmy w sumie Lidla. Tak jak mówiliśmy, Lidl. Teraz tak, pyza z tyłu. No i ogólnie tak, no posprzątane tam zostało, to fakt. I my też nie wiemy, czy my czasami jutro nie będziemy się tam ładować. No bo wszystko zostało przeniesione, spedycja ustala wszystko z klientem. Wiadomo, że jakby to powiedzieć, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ej, fajny sklep. Jakiś outlet, czegoś, coś tam, idziemy zobaczyć. Najpierw wejdziemy tu, a później idziemy do Lidla. No. Dobra, albo my się nie znamy, albo tu nic nie było. Nie, no były rzeczy, ale... Zimowe, zimowe. Ojene, jakieś spinaczkowe rzeczy były, jakieś pianki do nurkowania. Nie, jakieś takie techniczne chyba, jakieś szekle były do tego. Może nie szekle, może tak się to nie nazywa, ale jakieś takie zaczepki różne do wspinania, coś tam. Czyli jakieś specjalistyczne sporty oczywiście. A, były jeszcze jakieś tam buty do biegania, bo ze znanych marek to tylko chyba New Balance nam się pokazał, więc... No, niestety. Chyba tylko tyle, nie? Dobra, tu jest wielki meblowy, to też nas nie interesuje. Nas interesuje wyjść za róg, za winkiel i owoc jakiś. Albo coś zimnego do picia, o. Też może mogłoby się przydać, także no zobaczymy. Podążamy, idziemy. Także jak poniedziałek, to tylko do Lidla. No i czekamy, nie? Co to z nami będzie? Z nami robakami. Robakami. Dobrze, że nie muchami, nie? No i dzień dobry w nowym dniu. Stoimy, czekamy. Staliśmy sobie na przemysłówce, bo tak naprawdę nie było nigdzie więcej parkingu. No, ale przeszliśmy. Tu mamy zaraz stację i można było się toaletowo oporządzić, wykąpać wszystko, także nie było źle. A co najważniejsze, przyszedł znowu do Lidla. Mówię, ach, wezmę taką świeżą bagietkę na śniadanie, nie? I teraz zobaczcie, Hiszpania, można żyć od 9 do 22. Taki dyskont spożywczy jest czynny od godziny 9, a od której jest czynny u nas, nie? Także Hiszpanie cenią sobie odpoczynek i tutaj nikt nikomu o 6 rano gitary nie zawraca po prostu, no. Także tak to wyglądało, to wydaje mi się taka rzecz inna dla nas, bo niespotykana, nie? U nas te wszystkie sklepy, parkety czy jakkolwiek, wszystko jest czynne o wiele, wiele szybciej. Mamy jakiś tam chlebek albo bagietkę weźmiemy tutaj na stacji, bo tutaj jest w ogóle Carrefour Express, więc tu możemy wziąć bagietkę, zjemy śniadanko, no i nasza spedycja na pewno będzie się z nami kontaktować, co, jak, gdzie, kiedy, z naszym
przymuszonym ładunkiem, nie? A teraz, jak już po porannej toalecie, to idziemy się dalej oporządzać do pyzy.